Witajcie, Pyrkonowicze. Ze mną w studiu są Aleksandra Cele Michalczuk, reżyserka teledysków, cosplayerka. Jak widzimy dzisiaj w cosplayu Uraraki z My Hero Academia, co będzie tematem przewodnim naszej dyskusji. I Mikołaj Sidwan Sinacki, który jest redaktorem, komentatorem e-sportowym z Polsat Games, personalnie wielkim fanem mangi i anime. Ja jestem Łukasz Kaczmarek, mówią mi Pyro i będę tę dyskusję prowadził. A i tematem są superbohaterowie w wydaniu japońskim, a importowani z zachodu. No właśnie, superbohaterowie z zachodu. Wiadomo, że to są tematy od lat 40., 50. już obecne w zachodniej popkulturze, a w Japonii to wyglądało inaczej. Byli Power Rangersi, a wcześniej Tokusatsu, Astro Boy. Było to trochę inaczej, ale w ostatnich latach pojawiają się tam postaci zupełnie do superbohaterów amerykańskich podobne. No więc pytanie, jak my zaczynaliśmy naszą przygodę z superbohaterami? Jasne, dobra, chwila, co? To może Silvan, ty, może chcesz pierwsza, nie wiem, bo ja trochę... Nie, Silvan, znaczy jakby, jak, bo ty jesteś który rocznik? 98. 98, o Jezu, jestem 91. Jest, no dla mnie... A ty myślałeś, że ile mam lat? To broda, to wina brody. Jestem 93. Jesteś 93? Nie jesteś 93. Nie, babyface. No to, okej, okay, chwila, o jest, dobra, to w takim wypadku, no dobra, jestem najmłodszy, mamy to muszę. Mamy inne dzieciństwo. Tak, zupełnie no, inne. Jest, mam zupełnie inne dzieciństwo. Co było jako dobranocka, jak ty byłeś? Wiesz co, byli tacy braci Koala Para, nie wiem czy kojarzysz, braci Jezus, Koala ma, Para, nie nawala, to coś takiego. Ale tak, byli tego oni, pierwsze dobranocki, to wiadomo, że jakiś był, jeszcze był ten, nie Plastuś, tylko Misz Uszatek na 100%. No dobra, ale a pierwszy? Miałeś... Okay. Smerfy były. Czy Tabalugę miałeś? Był Tabalugę, oczywiście, że dobrze, był Tabaluga. Okay, tak, moja młodsza siostra oglądała Tabalugę. No ja dobra. Pamiętam, był taki jeden odcinek, jak Tabaluga dostał się do miasta smoków, to było takie wow, jest całe miasto tych smoków. Nie, nieważne, dobra, wróćmy. Bohater. Ale super bohater. Jakby, super bohater. Okej, okay, bo jak ty jesteś rocznik 98, ty z mojej, to miałeś 2 lata, jak wychodzili pierwsi X-Meni. Wydaje mi się. Jako film. Wydaje mi się, że Spider-Man. Wydaje mi się, Spider-Man, że pierwszy Spider-Man. Bo teraz to już się trochę miesza, nie? No, Tobey Maguire, oczywiście, że Tobey Maguire. Okej, okay, pierwszy Spider-Man. Czyli to był twój pierwszy super bohater? Wydaje mi się, że tak. No bo wcześniej co mogło być ewentualnie? X-Meni na Tunami? Ale wiesz co, ja tego tak nie postrzegałem. Okay. Dla mnie Spider-Man był takim pierwszym z krwi i kości superbohaterem. X-Meni to było, ja to postrzegałem jako trochę takie, no mutanci. Kreskówka, okej, okay, dobra, to jest dobre pytanie. A Batmana, którego pierwszego oglądałeś, bo to wychodziło... Animowanego chyba. Animowanego? Animowanego, ale tu tyle wersji tego było, ja nie mogę. Ale w ogóle teraz, jak mi powiedziałeś, mi się przypomniało, to że ja oglądałem tak. Najpierw oglądałem Fox Kids, co się ledwo załapywałem, tak ledwo. Jezu, I tam był animowany Spider-Man. I tam był animowany Spider-Man. Ktoś to oglądał. Tak. Potem było Jetix. Tak. Nie, czy Fox Kids się zamieniło w Cartoon Network? Nie, Cartoon Network to jest jedno, a Fox Kids Fox Jetix Kids to Jetix, drugie. Dobra, tak. I potem Disney XD, ale to już znacznie później. To już jest XD, no. To teraz tak. To tam pamiętam, był tak, animowany Iron Man, był animowany Spider-Man, była Liga Sprawiedliwych, Jezu, Liga Sprawiedliwych. Okej, okay, to było dobre, no. To było też na kartunie chyba. No to tak, powiem, tak. No to szczerze mówiąc, było ich dużo, ale taki... Chyba największy impact to pierwszy Spider-Man film, bo filmy animowane to było bajki, mm-hmm. A pierwszy Spider-Man to taki kinowy Spider-Man. A czyli twoim pierwszym kontaktem na przykład z Supermanem to był on w Lidze Sprawiedliwych, czyli nie jakiś tak, sam tak, Superman? Tak, tak, tak. Na pewno był, na 100% pierwszy Superman, jakiego widziałem, był animowany. Okej, okay, czyli Spider-Man zdecydowanie. A z Marvela, z tej całej serii MCU, co było pierwsze? Iron Man. Czyli po Iron Manie po kolei wszystko, tak? Był albo Iron Man, albo Hulk. Tylko że Hulk wtedy nie istniał w tym takim pojęciu, że Avengersi to jeszcze nie istniało. Tak, tak, bo tam kombinowali z tymi filmami. Tak, no dobra, ale to okay. Iron Man, to Iron tak, Man. Tak, Iron Man, dobra, dobra. A jaki był twój pierwszy superbohater? Tutaj się pogrywamy, ponieważ Spider-Man to jest też pierwszy superbohater, którego kojarzę. Natomiast ja go kojarzę z komiksów. Ponieważ gdzieś tam komiksy się zaplątały wokół kaczorów Donaldów, które gdzieś po całym domu były porozrzucane. I patrzę, Spider-Man, no dobrze, Spider-Man, a więc tutaj gdzieś się czytało. Natomiast tacy pierwsi superbohaterowie, których ja pamiętam i mogę wskazać, że okej, okay, nazwałabym, to są właśnie Sailor Moon, które też w postaci komiksów trafiły do mnie od koleżanki z klasy, gdzieś tam się pożyczało. A następnie, jeżeli już przechodzimy do kreskówek, to w pamięci bardzo mocno mi się wryły odlotowe agentki, które bardzo są spójne z wizją superbohatera. No są, tak. Oczywiście nikt ich nie poznaje, jak się przetransformują. Nie. Zupełnie inne osoby. To akurat było zabawne. Ale to dobra, to jak idziemy w tę stronę, H2O wystarczy kropla wody. Superbohaterowie? No czy one nie były superbohaterkami? Czy one komukolwiek pomagały? Okej, okay, to jest akurat prawda. Dobra, okej, okay, dobra, bo musimy w takim razie to ustalić.
czym jest, kim jest superbohater. No właśnie. Czy Spider-Man jest superbohaterem, tak, to wiemy, tak? Tak, ustalamy. Superman jest superbohaterem, dobrze. Daredevil może też jest superbohaterem, czy jakiś taki Punisher antybohaterem. Okej, okay, dobra, już wchodzimy w szarą strefę, dobra. Okej, ale Harry Potter nie jest superbohaterem. No nie, bo się posługuje magią. Tylko znowu mamy doktora Strange'a, który też się posługuje magią. Ale. Doktor Strange posługuje się magią wśród ludzi, którzy nie są magiczni. I to jest fair, to jest fair. Harry Potter posługuje się magią w społeczeństwie, które jest magiczne. Dobra, to kłócimy się dalej. magiczne dziewczynki, Maho, Siodzio, typu Madoka. Czy Madoka jest superbohaterką? Znaczy, ona jest przede wszystkim postacią tragiczną, to od tego zacznijmy. Okay. Tak, jest. Okej, to może inaczej. Czy Sakura, Captor Sakura jest superbohaterką? Nie wiem, o czym on mówi. Takie bardziej klasyczne Maho Shoujo. Miała różdżkę taką z skrzydełkami. Tak, no generalnie mamy sobie magiczną dziewczynkę, fiubździu, różdżka, magiczne przygody. Co musi robić magiczne, bo co jest elementem, co odróżnia superbohatera od zwykłego bohatera? Co ma superbohater? Strój. Ma coś wyjątkowego. Okej, okay, dobra. To mogą być albo supermoce, albo jakiś... Batman dużo. No właśnie, dobry trade, o to mówiłam. Supermocą Batmana jest być bogatym, dobrze? Ustaliliśmy. Znaczy, jest całkiem inteligentnym gościem. Jest. Więc... Ma. Ale tak, zgadzam się, tak, ma pieniądze. Na pewno wyróżnia się wśród innych ludzi. Okej, okay, ma dobra. Dostęp do zasobów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu. No, zasoby są czasami taką sprawą. Okej, okay, a co bohater robi? Jakby co, jaki jest, czy superbohaterowie muszą być w jakiejś konkretnej fabule, czy... No ratuje, no nie oszukujmy się, superbohater ma ratować. Chroni ludzi. Tak, raczej tak, że cokolwiek robi, no to robi, żeby ochronić. I to też jest zabawne, bo mamy różne stopnie superbohaterów, bo mamy tak, Spider-Man jest superbohaterem, no chyba jest, ale chroni jedno miasto, a potem mamy... Dzielnica. Na początku. A no w ogóle najpierw dzielnicę, tak. Najpierw on się uczy. Jedna uliczka. On się uczy, dobrze? Upscaling. Firma się rozbudowuje, tak. Ale na przykład mamy Supermana, który w sumie bronił, wiadomo, pierwotnie, jeden, nie wiem, czy tam Manhattan, czy co on bronił, potem cały świat nagle, nie? A Brooklyn bodajże. O, Brooklyn, czy no, coś takiego. A potem latał, żeby obkręcić ziemię w drugą. Tak, tak. A potem widzicie, to jest to, że ten scaling jest niekiedy... A nie, tak, Superman Manhattan, tak. Brooklyn to Spider-Man. O, widzisz. A że scaling jest niekiedy problematyczny, bo... Queens może? Queens. Tak, nie. Queens. Spider-Man Queens, a Brooklyn to był Kapitan Ameryka. Tak. Bo jest scena z samolotem. Serio? Kapitan Ameryka broni tylko Brooklynu? Nie, był dzieciakiem z Brooklynu na początek. Dobra. O to chodzi. Każdy, wiesz, Nowy Jork jest na tyle duży, że każda dzielnica ma swojego superbohatera. Raz z Brooklynu, zawsze z Brooklynu. Tak. A potem masz jeszcze Hell's Kitchen, która jest dla Daredevila i tak dalej. Także jakby tam każdy ma swojego dzielnicowego. Hell's Kitchen chyba jeszcze. To jest jakiś żart. To jest tak, to jest mała uliczka w... Co? Jaki Hell's Kitchen? Hell's Kitchen to jest taka mała, malteńki firtel w bodajże w którejś z dzielnic Nowego Jorku. I tam się pojawia dokładnie Daredevil i jego historia. A myślałem, że to jakiś żart związany z Gordonem Ramsayem, nie wiem. Nie, tak się nazywa. Dobra, ale okej, co do zunifikowania, czym jest superbohater. No, wydaje mi się, że ten trop, że superbohaterzy wyróżniają się ze społeczeństwa, jest niezły. Tylko, że tutaj wchodzi temat My Hero Academia. Gdzie w sumie wszyscy mają supermoce. No dobra, ale no to już było jako w X-Menach, tak? Nie, bo X-Meni to dalej byli mutanci w społeczeństwie ludzi, którzy nie są mutantami. Tak. A My Hero Academia, no, ale standardem widzisz, jest, że ludzie mają te moce. Tutaj mamy element sformalizowania tego, że ludzie mają moce. I podzielenia, że jeżeli, okej, coraz więcej ludzi ma moce, to wtedy przychodzi jakaś siła wyższa, zwykle polityczna, która mówi, okej, wy możecie nas bronić, wyszkolimy was, damy wam pieniążki, możecie nas bronić. No to jest na swój sposób dla Hero Academii, dla tego świata przedstawionego dosyć unikalne. Natomiast, no ty wspomniałeś, że twoją pierwszą bohaterką była Czarodziejka z Księżyca, Sailor Moon. Tak. A co powoduje, że Czarodziejka z Księżyca jest superbohaterką, a Harry Potter nie jest superbohaterem? Ponieważ ona jest inna niż reszta ludzi, którą na dobrą sprawę broni, jeżeli pojawia się jakiś... A, czyli że ona broni zwyklaków, a Harry Potter się... Co? Harry Potter też jest inny? Nie dość, że ma szramę na czole, to przy okazji... Dostał Avado za dzieciaka i tutaj mniej więcej to się kończy. Cała reszta to są domysły fandomu. Fandom lubi dawać Harry Potterowi większą moc magiczną, większe zasoby magiczne i wtedy stworzy faktycznie z niego takiego bardziej stereotypowego bohatera, robi z niego OP. Natomiast kanoniczny Harry Potter jest zwyklakiem, który dostał Avado za dzieciństwo. Ty, ale jakby nie było, wszyscy o nim wiedzą.
No tak, no to tym bardziej nie superbohatery, bo elementem superbohatera jest podwójna tożsamość. Wszyscy wiedzą, że Tony Stark to Iron Man. Bo to jest bardziej wyjątek od reguły, na początek nie plus było wiadomo. Plus tam jest ta sformalizowana struktura, wszyscy że wtedy wiedzą... mamy wskazywanie, kto jest superbohaterem, a kto nie. No dobra, ale jakby przed jakby tematem formalizacji superbohatera, na przykład w świecie powiedzmy Marvela czy DC, tak? Mhm. No cechą superbohatera jest raczej to, że jego tożsamość jest ukryta. Fakt. Są tacy, którzy odkryli swoją tożsamość, jak na przykład Iron Man w filmie Iron Man, tak? Mhm. Ale to jest coś... Albo teraz najnowszy Spider-Man. Tak, i to jest element odkrytej tożsamości, która domyślnie jako superbohater mają ukrytą. Mhm. I w tym momencie mi się skłaniał do twojej tezy, że w Sailor Moon to są superbohaterki, bo ich tożsamość jest ukryta. Tak. I to jest ten element tego zwyczajnego życia i nagle Henshin i jesteś czarodziejką czy tam superbohaterką i ratujesz świat. Ona nawet nie wie, kim jest Tuxedo. A wiesz, tak, szczerze tak, jest tak. Przynajmniej lepiej ukryty od Clarka Kenta, więc to jest, to trzeba przyznać. Bracie, te okulary, okej, okay, jakby te okulary wiele zmieniały. Dobra, więc powiedzmy, że mamy ustalone, kim jest superbohater, że to ma samą misję ratowania świata i podwójną tożsamość, bo supermoce się niekoniecznie pojawiają, aczkolwiek zwykle tak, bo oni też potrafią być różni, tak? Na początek był taki bardziej klasyczny Superman, no i masz ten kontekst polityczny jeszcze, czyli na przykład podczas wojny Kapitan Ameryka w komiksach bije Hitlera po twarzy, a potem jak się pojawiają X-Meni, którzy są trochę innymi superbohaterami, to nagle jest to taka alegoria tak naprawdę walki o równouprawnienie. Najpierw metaforycznie chodzi tutaj o kwestię rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Lata mijają i tak naprawdę ci sami bohaterowie można ich podpisać jako dalej, cały czas jako równouprawnienie. Także to cały czas jest w temacie. To jest zawsze metafora, która przemawia pokolenie za pokoleniem. Znalazłam kiedyś takie stwierdzenie, że superbohaterowie to takie marksowskie opium dla mas. Że to jest dokładnie to, czego właściwie ludzie w tej chwili potrzebują, żeby zebrać siły i motywację, żeby stawić temu czoła. Ja bym wręcz powiedział, że to są hagiografie XX wieku. O, aha. Bo to jest motyw, to jest taki gatunek literacki, który pojawiał się w średniowieczu. Mhm. Były sobie historie o jakichś naprawdę ludziach, których należało podziwiać, którzy byli dla społeczeństwa wzorem. Te historie bardzo często miały niewiele wspólnego z historią, tylko po prostu były takimi legendami o postaciach niekoniecznie historycznych, ale których historie, przygody potrafiły być właśnie bardzo barwne i były takim zbiorem postaci, te żywoty świętych, zbiorem postaci, które były pewnego rodzaju wzorcem do naśladowania dla społeczeństwa. I chyba w superbohaterach jest tak samo. My się utożsamiamy trochę z nimi. Widzimy pewnego rodzaju historię zwykłego człowieka, który dostawszy wielką moc, dostaje też wielką odpowiedzialność. No ale to jest kolejny znowu wątek bardzo popularny w większości dzieł. Nawet we wszelkiego rodzaju kulturach, od zera do bohatera, nie? Że jesteś w stanie się utożsamić z osobą, która musiała zapracować na to, albo musiała opanować tę moc, bo to bardzo często jest odniesienie na przykład do tego, z czym ty się musisz mierzyć na co dzień. Znaczy, nie było tak na początku. Superman ma moc jakby bez jakiejś progresji. Jego bardziej problemem jest to, że nie jest w stanie uratować wszystkich naraz. To jest tak trochę inny problem. Ale rzeczywiście, często są to bohaterowie, którzy muszą się nauczyć opanować swoje moce. To jest bardziej charakterystyczne właśnie dla japońskiej progresji w mangach, że po prostu masz takie power levele, które idą sobie w górę. I to od zera do bohatera, no chyba nic tak dobrze tego nie uosabia, jak właśnie Hero Academia. No tak, przecież, to znaczy... No nie wiem, może dlatego, że główny bohater to jest jego główny wątek, po prostu. Mamy pierwszy odcinek, w którym jest bez mocy i teraz zakładam, że ludzie, którzy to oglądają, oglądali przynajmniej pierwszy odcinek, więc to nie powinien być spoiler, ale no tak, w pierwszym odcinku nie ma mocy, w piątym odcinku już ją ma teoretycznie, tak? Ale okazuje się, że realnie nie można powiedzieć, że ma tę moc, bo jeszcze nie jest przystosowany do jej użytkowania. Także no koniec końców, tylko że My Hero Academia to jest jeden przykład i chyba najbardziej czytelny, bo oczywiście mamy też Naruto, w którym realnie też mamy jakieś power levele, gdzie też postacie muszą się przyswajać do tego, trenować, ale w sumie tam się potem nagle okazuje, że od samego początku tę moc gdzieś tam w sobie miał, więc co innego, oczywiście, że tak. Ale jak mówimy o motywie od zera do bohatera, to też jest to dosyć spójne z ideą Isekaja, czyli anime, w którym nagle jesteśmy przetransportowani głównym bohaterem do innego świata. Jeżeli spojrzymy na to, że nasz bohater nie miał mocy i żył w społeczeństwie raczej tym oddzielonym i nagle dostaje te moce, jest rzucone w zupełnie inne środowisko, które w tym przypadku jest szkołą, to też z perspektywy
takiego widza, jest to isekai, jest to nowy świat, no, jest to coś zupełnie nowego. Tak, bo tutaj mówimy o bohaterze, który jest takim surogatem audiencji, tak? To chodzi o to, żeby czytelnik mógł się utożsamić z taką postacią i patrzeć na ten świat przedstawiony z perspektywy protagonisty. Tak samo Harry Potter dowiaduje, tak jak Harry Potter dowiaduje się, że jest w świecie magicznym, jakby poznaje ten świat od podstaw, nie wychował się w nim i my oglądamy go jego oczami. No tak samo bardzo często jest tak, że ten właśnie świat jakiś dziwny magii i tak dalej, czy czarów, jest poznawany przez bohatera, który wcześniej nie miał tych umiejętności, nie potrafił tego, bo to jest taki bardzo prosty sposób, żeby ułatwić czytelnikowi odbiór tego świata, żeby nikt było poznanie. Niczego, co się musi domyślać, tak, po prostu poznaje wszystko razem z bohaterem. Ja bardziej tutaj widzę, bo ty wspomniałeś właśnie o isekajach i nie zaczynajmy tego tematu, bo będziemy rozmawiać przez kolejną godzinę. Bo to jest taka właśnie typowa, uproszczona wersja, kiedy to opowieści z Narni, czyli isekai to jest podróż do innego świata. W wydaniu japońskim no jest taka wersja jakby opowieści z Narni, tylko że nie. Tylko że postaci nie chcą wrócić do domu najczęściej. Ten motyw jest obecny nie tylko w isekajach. To jest bardzo popularny motyw w ogóle w azjatyckiej kulturze, bo nie tylko w japońskich kreskówkach, że bohater trafia na przykład do szkoły, w której jest uważany za najgorszego, a tak naprawdę jest przekozakiem albo będzie tym przekozakiem, bo tylko nie umieją go dobrze ocenić. No jest w tym pewnego, jest w tym taki element eskapizmu, taki element jakby bardzo mocnego grania pod publiczkę, która czuje się wyrzutkami społecznymi. Powiedzmy sobie, jest to widoczne w wielu dziełach. W przypadku Hero Academy to zostało zrobione dobrze, bo mamy bohatera, który naprawdę musi sobie na tą swoją progresję musi sobie zapracować. Musi sobie w tym temacie musi sobie poradzić, ma bardzo ściśle określone ograniczenia i to też powoduje, że łatwiej nam się z nim zżyć, nie ma takiego motywu, że jak krzykniesz głośniej, to mocniej uderzysz, co jest bardzo takie, nam się kojarzyło charakterystyczne dla anime. No bo powstaje pytanie, bo właśnie tak przyszliśmy dosyć lekko, gładko do tematu Boku no Hero Academia. Jaki był wasz pierwszy kontakt z tą serią? Nie no, to ja ostatnio byłem pierwszy, to... Dobra, cele. Ja? Muszę się zastanowić teraz, no tak, cele. Tak, jak to było. Ja dosyć późno dołączyłam do fandomu. Ja wiedziałam, że istnieje coś takiego jak Boku no Hero Academia, natomiast nie byłam szczególnie zachęcona, żeby zacząć czytać czy oglądać. Natomiast Kairin Cosplayland zaproponowała mi udział w musicalu na podstawie My Hero Academia, gdzie nie dość, że odgrywałam postać Tokoyamiego, to jeszcze pomagałam jej w reżyserii. I także napisałam dwie piosenki, między innymi piosenkę, gdzie przedstawiamy bohaterów. Zrobiliśmy tę piosenkę na podstawie piosenki z High School Musical Status Quo i tam dosłownie mam przelewającą się całą klasę. Ja w tej chwili miałam zerową wiedzę na punkcie o anime, o mandze i w tym momencie w miesiąc wciągnęłam właściwie wszystko, całą esencję tych postaci, żeby móc faktycznie dobrze przedstawić je widzowi. I miałam dosłownie ten moment, że ktoś mi łapie za kostki i fuh, dzień dobry, jestem już w dziurze. Już wpadłam, nie wyjdę. Ja w ogóle podbijam. W sensie ja powiedziałem, jak się dowiedziałem, że brałaś udział w tym musicalu. Ja ogromnym fanem jestem, jeżeli ktoś tego nie widział, serdecznie polecam, bo to jest wholesome. To jest po prostu szczęście w czystej postaci. Jeżeli ktoś szczególnie kojarzy ten świat, można się uśmiechnąć, można się przy tym dobrze bawić i całość trwa nawet ponad godzinę, z tego co pamiętam, nie? Tak. Długie, strasznie, godziny. Więc jak ktoś chce obejrzeć film na wieczór, to musical z My Hero Academia. Szczególnie, jeżeli siedzi w tym fandomie, tak. Tak, szczególnie, ale właśnie, bo powiedziałaś fandom, na przykład i ty też powiedziałeś chyba fandom, ja na przykład szczerze nie uważam, żebym był częścią fandomu. W ogóle to jest tak, że ja pochłaniam anime, ale fandom uważam, fandom to jest obowiązujące określenie, trochę jak słowo przyjaciel. Czy lubisz My Hero Academia? No lubię. Ale to nie, znaczy, że jesteś fanem. Nie, to nie jest prawda. Fan nie musi produkować. Fan nie musi być aktywny. Nieprawda. Fan nie musi być częścią. Jeżeli jesteś w fandomie, musisz być fanem, ale jeżeli jesteś fanem, nie musisz być w fandomie. Fandom jest aktywnym. Jeżeli jesteś w fandomie, to bardzo aktywnie uczestniczysz w tworzeniu treści, w dyskusjach, a wręcz na co dzień. Sylwan. Co ty w tej chwili robisz? No dobra, ale to jest zupełnie... Dokładnie, rozmawiasz z tej chwili. Witamy w fandomie. Pierwsza okazja, żeby porozmawiać. No to właśnie dołączyłem do fandomu. Kondolencje. A nigdy nie komentowałeś w komentarzach w internecie, jakiś pod filmikiem, Instagram, pod postem, nie, pod cokolwiek? Nie. No to witamy w fandomie, ja nie ma wyjścia. Ja lurkuję, bo ja lubię zgłębiać ten temat.
lubię rozmyślać, lubię rozkminiać i tak dalej, ale bardziej na zasadzie kulturowej niż konkretnie ja obejrzę na przykład My Hero Academia i stwierdzę, podoba mi się, nie podoba, fajna animacja, ale nie będę na przykład, nie będę shipował, nie będę teoretyzował na przykład. Bycie fanem, moim zdaniem... Fanem jestem. To jesteś częścią fandomu. Mam nawet twoją figurkę w tym pokoju. Tak, z czym zgadza się pan Henry Jenkins, który pisze sobie akademicko na temat fandomu. A więc przykro mi. Ale dobra. Możliwe, że jesteś w fandomie. Dobra, to pójdźmy na jakiś konsensus. Jestem fandom Schrödingera, jestem i nie jestem, ale... Myślałem, że będziemy się o superbohaterów kłócić, jak kłócimy się o fandom. Jest super. A teraz do naszych drogich widzów spoza fandomu. O czym w tej chwili rozmawiamy? Kochani rodzice młodych fanów anime i mangi i cosplayerów i cosplayerek. Przed nami istnieje pierwszych kilkanaście tomów, bo na pewno nie wszystkie, komiksu Boku no Hero Academia, Moja Akademia Bohaterów. Który to komiks jest, te tutaj tomiki są wersją wydaną w książkach. Komiksu, który się ukazuje co tydzień w Japonii, jest tłumaczony na wiele języków, miał też swoją adaptację animowaną i on wychodzi w takim tygodniku, odpowiedniki, jak to kiedyś było w latach 90. Kaczor Donald, wspominaliśmy, który wychodzi co tydzień z wieloma innymi komiksami. I ten magazyn, w którym ten komiks wychodzi, to jest ten jeden najważniejszy magazyn w Japonii, w którym nadal wychodzi One Piece, kiedyś wychodziło Naruto, Bleach, Dragon Ball, to takie wszystkie kluczowe tytuły. No i w Japonii im coś dłużej wychodzi, tym więcej zarabia pieniędzy, więc najważniejsze są te tytuły, które wychodzą przez lata. Naruto się skończyło, Bleach też się skończył i była pewnego rodzaju pustka, jeżeli chodzi o takie właśnie długodystansowe tytuły, które by przyciągnęły publikę na lata. I wtedy w 2014 roku nagle pojawiła się właśnie Hero Academia. To jest już 2014, jesteśmy już 6 lat po rozpoczęciu fenomenu Marvela. Jesteśmy już za Avengersami i powstaje sobie komiks, który jest pewnego rodzaju listem miłosnym do amerykańskich superbohaterów. Mamy świat z superbohaterami w stylu bardzo zachodnim, nie japońskim i nasz główny bohater, protagonista staje się podopiecznym postaci, której nie można inaczej opisać jak taka uosobienie kapitana Ameryki, takiej Ameryki po prostu w formie cielesnej. I ten tytuł stał się bardzo popularny, zarówno w Japonii, gdzie do dzisiaj jest absolutnie topowy, jak i na Zachodzie. No bo na Zachodzie wiadomo, Japończycy robią coś takiego, jak to się na Zachodzie robi, czyli coś takiego w naszym stylu, dla nas podobne. No i teraz pytanie, co waszym zdaniem spowodowało, że to jest aż tak popularne? Co jest w tym takiego dobrego? Okej, ja mam z dwóch stron właściwie przemyślenia. Przemyślenia jedne dotyczące stricte fabuły, ale drugie też dotyczące formy. Może zacznę od fabuły. W fabule to jest świat, który jest utworzony na wzór naszego. Na dobrą sprawę to mogłaby być potencjalnie nasza przyszłość, ponieważ w pewnym momencie ludziom zaczęły pojawiać się te quirki, zdolności jakieś specjalne, a więc to w teorii mogło być naszą przyszłością. I tego typu utworzony świat, co także widać w Harrym Potterze, bo to jest najłatwiejszy fandom, do którego mi jest to porównać, przyciąga ludzi, ponieważ widzą zaczepienie, że faktycznie to może być realne, niemalże namacalne i tym bardziej mogą się zaangażować. A też mają bardzo dużo różnorodnych postaci, a więc właściwie byłoby ciężko nie znaleźć postaci, z którą gdzieś w jakimś stopniu się utożsamiamy, gdzie siebie zobaczymy. Ale w części czysto technicznej to najwięcej oczywiście zrobiło tutaj anime. W momencie, kiedy wyszło anime, nagle seria wybuchła na całym świecie. Anime zostało utworzone przez studio, które także robiło Fullmetale, oba. Więc nad animacją się postarali, szczególnie w scenach walki, co czasami dosłownie dostajemy slideshow w anime, gdzie widzimy walkę, ale też zostało niesamowity soundtrack. I soundtrack bardzo dużo działa na ludzi, że dosłownie pierwsze nuty niektórych utworów z My Hero Academia i ludzie od razu już są zaciągnięci, od razu dostają ciary. I to pięknie się zgrało, że zarówno fabuła, jak i właśnie tak, że się przyłożyli do anime, nagle sprawiło, że ludzie zaczęli się tym fascynować, wciągać, żyć tym, prawie. Ja uważam, że całość po prostu jest świeża, tak? Wydaje mi się, że kiedy spojrzymy na świat, który został zbudowany, to jest to po prostu spójne, jakby... Nie dostajemy, powiedzmy, ucznia ninja, czepiam się tego Naruto, ale w sumie mam z nim pewien problem.
ale nie dostajemy ucznia ninja, który niby jest uczniem ninja, ale w sumie to od razu robi cudawianki na kiju. No Naruto miał być oryginalnie o czarodziejach, po prostu przyszedł ale wydawca to, i powiedział, że nie, no to musi ale być to ninja. Nawet gdyby miał być o czarodziejach, to nie, bo nie chodzi o narzędzie, jakimi się posługiwali, tylko chodzi o świat przedstawiony. Totalnie z czapy, data dumping, dziwne rzeczy się działy. W wypadku My Hero Academia dostajemy bardzo spójny setting. Wiemy, że to są uczniowie, oni faktycznie chodzą do szkoły, mają nauczycieli, to istnieje, to żyje, są egzaminy, ja w to wierzę. Pomijając oczywiście fakt, że po prostu główni bohaterowie rzeczywiście są bardzo spolaryzowani, przyjemnie się to ogląda, interakcje między nimi są po prostu żywe i ten schemat głównego bohatera, z którym można się utożsamić, bo na początku był tym takim Maciusiem, którym my byśmy najprawdopodobniej byli, gdybyśmy się pojawili w tym świecie, który nie ma mocy, który dopiero ją nabywa, który wszystko zdobywał poprzez trening. A jednocześnie, no jest to odświeżona wersja tych najbardziej klasycznych shonenów po prostu. Bardziej urzeczywistniona, tak to nazwijmy, że bardziej, przepraszam bardzo, bardziej uwiarygodniona w ten sposób, ze względu na perypetie, z którymi musi się zmierzyć, no w tym wypadku powiedzmy Deku, tak? Mhm. Ale nie tylko można się utożsamiać z głównym bohaterem i myślę, że to też jest punkt zaczepienia tej mangi, ponieważ tam jest cała masa bohaterów, którzy są pięknie ukształtowani. Właściwie wspominałam o tym, że pisałam piosenkę o całej klasie. Każdy z tych uczniów ma już nakreśloną jakąś historię, ma bardzo wyraźny, oddzielający go design i także widać jakiś background. Problem jest, że może nie do końca widać w fabule, że oni wykorzystują to, że postać ma potencjał, natomiast tutaj ludzie faktycznie mogą zobaczyć, okej, to jest jakaś postać, która może często się nie pojawia, natomiast coś z nią czuje. No ale pomijając, że jest tyle postaci w tle, to jeszcze na samym środku nie tylko stoi Deku, tylko stoją też jego... Chciałabym powiedzieć przyjaciela, ale tu mamy Bakugo. Koledzy z klasy. Ale faktem, co mi się podobało, to że skrupulatnie jednak co jakiś czas historia dodatkowej postaci jest rozwinięta. Dokładnie. To jest przyjemne. Bo tak naprawdę znamy na przykład motyw Uraraki. Dlaczego na przykład chciała zostać bohaterką? Bardzo mi się spodobała ta historia. I to pięknie przedstawili. Tak, naprawdę pomoc rodzinie, wciągającym film. Odcinku. Dokładnie, to był chyba drugi sezon albo drugi trzeci. Drugi sezon. Bo cały turniej był w drugim sezonie. Oczywiście, że to było podczas turnieju. Oczywiście, to jest że to. Tak. Jeżeli jest turniej, jest bitwa, super efekty, ale ja nie chcę czuć emocji tylko co 20 odcinek, kiedy ma miejsce ważna walka, ale chcę na przykład, żeby powiedzmy codzienne zmagania, z którymi mierzą się te postacie, też miały jakieś znaczenie. Oczywiście jest też kwestia tego, że mamy w całej klasie powiedzmy jednego typa, który strzela laserem z pępka i jest irytujący i to jest that's his thing, to jest wszystko, co się go tyczy, może kiedyś... Pamiętajcie, to jest komiks dla dzieciaków w Japonii, tam musi być element naprawdę głupiego humoru, musi być... Od tego masz minetę, to jest stricte japońskie w sensie. Tak myślałem, żeby taka reakcja. Tak. Nie wszystkie designy właśnie... Horikoshi jako autor stosuje taką metodę, że te designy są ciekawe, natomiast nie zawsze mają sens, ale z jakiegoś powodu ludzie to łykają. Bo też mam wrażenie, że on nie ma ściśle określonych zasad, mimo że wprowadza konsekwencje niektórych mocy, niektórych wydarzeń. O! Przepraszam, dokończ? Ale zapamiętajmy ten punkt, dokończ. Konsekwencje, okej. Okay. Tak. Mimo, że wprowadza konsekwencje, to nie wszystkie moce mają wytłumaczenie jakiekolwiek. Przykładem na przykład jest Tokoyami, który ma głowę ptaka, ale ciało człowieka. I pytanie, jak się narodził, czy on był ptakiem, czy był człowiekiem, czy już był hybrydą. Co tu się dzieje? Nie wiemy, nie musimy wiedzieć. Znaczy, to jest, piękną serię, nie musimy tego wiedzieć. To tak jakbyś się w baśni pytała o biologię syrenek. Dokładnie, dokładnie. A więc trzeba mieć ten element, że faktycznie ufasz autorowi, że on ci mówi, to ma sens, a ty giwasz główką, niekiedy to ma tak, sens, okej. Okay. Tak, i puryści mogliby się czepiać, że o, ale jak to? Ale no fakt, na przykład dostaliśmy informację, że te quirki objawiają się około 3-4 roku życia, coś takiego. Tak. Czyli wtedy w jednego dnia tylko ja mi się budzi i tak się. Dokładnie, ale co jest moją głową. Jestem krukiem. Ale właśnie odchodzi. Ja jestem ogromnym fanem faktu, że to nie jest tylko świat, w którym postacie są piękne, quirki idealne, że po prostu ten lata, ten strzela laserem, ten powiedzmy jest super silny. Mamy na przykład, i teraz pomóżcie mi, błagam, bo nie pamiętam jego imienia, ten gość z wieloma ramionami, co. Shoji, chyba tak. Ten, co nie ma ust, tylko tak, ma... Tak. Jego quirk jest genialny, jest idealnym wpasowaniem, pokazaniem, że to nie jest wszystko idealna historia. Nie. I faktycznie te quirki wiążą się z pewnymi solidnymi efektami ubocznymi. No przecież, czemu ja mam taki problem z minami?
Shigaraki Tomura. Gość dotyka rzeczy i się rozpadają. I nagle, w sensie, nie chcę spoilerować, w piątym sezonie jest pokazane, z czym to się wiąże i jaki jest jego... O, tam jest ta scena. Tam jest ta scena. O, w sensie, ja nie widziałam sezonu piątego, jestem w mance. Tam i nagle się dowiadujemy, z czym to się dokładnie wiąże. Mamy gościa, który może się rozdzielać, może robić swoje kopie też, jeden z tych złych, tak to nazwijmy, zwariował, bo miał zbyt wiele kopii siebie. Znaczy, no widać bardzo mocno, że dla postaci, szczególnie tych czarnych charakterów, jest dołożone to takie drugie, mroczne dno tych właśnie supermocy, które mogą mieć takie konsekwencje. Jest to na swój sposób uproszczenie, tak, na zasadzie, że oba jak oni mają takie trudniejsze supermoce, to łatwiej im się stać złymi, ale koniec końców trzeba się zastanowić, czy to nie jest tak, że owszem, mamy pewnego rodzaju klisze, mamy pewnego rodzaju jakieś takie uproszczenia i być może studenci czy doktoranci socjologii by się nie zgodzili z obrazem społeczeństwa superbohaterskiego, ale koniec końców to powstaje pytanie, jaka jest wypadkowa jakby fanu, a sensu. Sensu może nie jest dopakowane na 10 na 10, ale jest go na tyle, ale fanu jest na tyle dużo, że można o tym zapomnieć. I to tak, naprawdę, tak, jeżeli chodzi o... akceptujesz. Tak, jeżeli tak. Ja idę do kina na Pacific Rim, to mnie nie obchodzi, że... Znaczy, powiem tak, druga roboty część... Roboty mają się nawalać statkami. Ale to jest to, w pierwszej części super, wielki robot bierze tankowiec i przywala potężnemu potworowi. Najlepsza scena, wraca mniej więcej raz na miesiąc. W drugiej części się bardzo zdenerwowałem, bo tam był ogromny mech, wielkości budynku, który zrobił backflipa. To mnie zirytowało, ale do czego jakby powiedziałeś, że trudniejsze moce, no to są źli, że mogą mieć trudniej się oswoić w tym społeczeństwie i to jest fakt, przez to możesz stać się wyrzutkiem. Ale na przykład, sorry, to będzie spoiler mniej więcej z sezonu czwartego, tak, nie, z tego sezonu nawet, o Jezu, z sezonu piątego, więc jeżeli ktoś nie oglądał, jakaś minutka do przodu, i tak czytałaś mangę, więc... No, czytałam, no. Mamy ziomka, który chodzi do UA, ale nie na kurs bohaterski, tylko chyba na kurs tworzenia itemów. W sensie nie, ten nawet techniczny. Ten podstawowy. Oni też mają ten... klasę dla normaków. A, i to jest... On ma umiejętność, dzięki której kontroluje umysł przeciwnika. On się pojawił po raz pierwszy w Tournament Arku, no. W drugim sezonie. Tak. To jest bardzo trudna umiejętność, żeby zostać bohaterem z nią, bo wszyscy mu tłumaczyli, ha, ty będziesz tym złym, bo masz umiejętność, która kontroluje ludzi, zatracisz się w tym. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że to w dość oczywisty sposób zostało tak przedstawione, że on ma trudny quirk i że okej, taki redemption arc, że może jednak zostać bohaterem z tym, ale no fakt faktem to zdecydowanie jest umiejętność, którą normalnie powinien mieć ktoś zły. Także podoba mi się... Mamy... Co ja w ogóle, gdzie ja idę? W klasie A mamy osobę, która strzela jadem, w sensie kwasem. Minę. No. Minę. Jak ktoś taki mógłby zostać superbohaterem? Jak widać, może. To mi się podoba, że mamy zróżnicowanie, że jednak to nie jest tak, że te ładne, piękne umiejętności są dla tych dobrych, te trudne, które wiążą się z negatywnymi skutkami, są u tych złych. Okej, okay, no powiedzmy sobie, co mniej więcej nas do tego przyciąga, co nam się w tym podoba. A tak jak zauważyliście wśród swoich znajomych, na przykład, nie wiem, jak macie to polecić komuś, kto oglądał Marvela, nie lubi anime, obejrzy to? Ciężko. Przede wszystkim dlatego, że to dalej jest anime, to jest zupełnie co innego. Jakby są superbohaterowie i tu, ale wiesz... Ale jeżeli ktoś nie hejtuje anime, ale jednak chciałby to sobie zobaczyć, no to jednak łatwiej jest mu chyba zobaczyć, jak to jest podobne do zachodu, w stylu zachodnim. Jeżeli anime zawiera element, z którym jesteś zaznajomiony, to oczywiście na przykład patrzę jakieś Kuroko no Basket, czy nie wiem, Ashita no Joe, anime tematyczne stricte, nie fantasy, czy jakaś science fiction, tylko piłka, no piłka nożna XD, no jest jakieś tam anime o piłce nożnej, ale wiesz, jakieś takie elementy życia codziennego, nie, w ten sposób. No. No to łatwiej oczywiście jest to przyswoić i łatwiej się do tego przekonać. Nie lubię sportówek, ale to... Podaję przykład, tak, no tak. Poza sportówkami co może być innego, no... anime o życiu szkolnym, no bo tak, ale akurat też, jesteś w tak, szkole. Ale są też na przykład ludzie, którzy wejdą w anime fantasy, bo lubią fantasy. Tak, tak są ludzie, tak, którzy tak, wejdą tak, w anime superbohaterami, bo lubią superbohaterów. Dokładnie. Problemem tutaj może być, że Marvel mimo wszystko stara się ustalić jakieś zasady albo konkretne ograniczenia swoich superbohaterów, żeby to faktycznie dalej miało logiczny ciąg. I... W momencie, kiedy dostajesz świat, gdzie po prostu przyjmujesz to i musisz zaakceptować, ponieważ to może i nie ma sensu, ale tu ma, to może być barierą dla ludzi, którzy nie mieli wcześniej styczności z tego typu światem albo anime. No i tak chyba Hero Academia jak na anime to jest całkiem ugruntowana do pewnego momentu. Jest jakiś taki moment, jeżeli nie realizmu, to jakiegoś takiego przeczucia, że są jakieś ograniczenia, których tych bohaterów krępują. Powiedziałabym, że nie ma wyraźnej granicy, po prostu są elementy, które
są pokazane realnie i które mają jakieś ograniczenia, są takie rzeczy jak właśnie Aoyama, który strzela z pępka laserem. No są. I to cały czas będzie się przeplatało. Mamy Cementosa, który jest z jakiegoś powodu nauczycielem, ale jest też cementem i teraz wytłumacz to. Człowiek beton. Człowiek beton, to jest człowiek beton, robi altanki. Kosz, komiks o polskich superbohaterach, najgorsze jest to, polecam. Że wiecie, ja jeszcze te 23 lata jeszcze kojarzę człowieka betona, ale powiedzmy ktoś, kto ma tych lat, nie wiem, 15 już totalnie może nie kojarzyć. No nie, bo to jest też dosyć niszowe. Ale to jest, ale tak, to jest zabawne, tak, całkiem, że to się w tym momencie wszystko splata. Tak, no, tak, nie tak. Będę tak. A bo, ale tak mówimy sobie o, to, o tym, co jakby przyciąga ludzi do tej serii, jakby jakiego rodzaju demografię tam mamy, nie? I jesteśmy dokładnie tematu fandomu, no to to jest byłby naturalny moment, żeby przejść też do tematu właśnie społeczności cosplayerów. Bo tutaj no nie bez powodu jesteś właśnie w cosplayu. Dawaj. Dzień dobry. Cosplayerzy są ważnym elementem fandomu, bo tak, duża część fandomu kojarzy się z tym, że tworzy. Mm-hmm. Mimo, że są tacy, którzy nie tworzą. Ale to jest moment, kiedy sztuka, jakaś część sztuki nagle dostaje nowe życie w oczach ludzi, którzy ją konsumują. I w jaki sposób tworzą się relacje z takimi, takimi tworami, to właśnie ludzie gdzieś tam dopowiadają to, co widzą, to, co faktycznie do nich przemawia, gdzieś dodadzą swój element i to pomaga w imersji w tym świecie. Natomiast tutaj wchodzi jeszcze temat cosplayu, gdzie faktycznie na tą chwilę, na tą godzinę, którą tutaj do Was przyszłam, to mogę zamienić się nagle jedną z postaci, która jest w danej sztuce, w danym anime. I to, co myślę przyciąga ludzi, żeby stworzyli kostiumy, to jest też poczucie przynależności, ponieważ zauważcie, że cała klasa ma mundurki, ma zależnie od tego, czy to są mundurki treningowe, czy to są mundurki codzienne, jest ten element spójności i jeżeli na przykład na konwencie spotka się dwoje cosplayerów, którzy są oboje w mundurkach, nagle suddenly są razem, nagle są jednością, że wiedzą, że jest... Przynależą do jednej grupy. Dokładnie, to jest przynależność do stada w jakimś stopniu. To prawda. Ja kiedyś się rozkminiałem, że w sumie cosplay wygląda jak super zabawa, jak super fun. I oczywiście potem słyszałem różne historie, że cosplayerzy nieraz cierpią na jakieś odparzenia, odciski, bo te stroje potrafią być naprawdę ciężkie. Akurat plusem My Hero Academia jest to, że te stroje, wydałem, część z nich przynajmniej, jest bardzo lekka, nazwijmy to. Nie wymaga nakładania ton wręcz tej pianki, czy jak to się... Zależy od kostiumu. Oczywiście, to jest możliwość, ja w tej chwili czuję się dość komfortowo mogę siedzieć, natomiast gdybym przyszła do Was w stroju bohatera Uraraki, to mogłoby mieć już przed godzinę trochę niewygodnie, gdyż albowiem tutaj wchodzi ten element, że to wygląda ładnie, natomiast ciężko jest to zrobić faktycznie używalne, a więc tutaj gdzieś niewygodnie by się siedziało. Ale tak, to też jest bardzo ważny element, że łatwo jest to założyć. Natomiast już nie mówiąc o tym, że czy łatwo jest to zrobić. A właśnie, do tego chciałam przejść, że zależy, co ludzie poszukują od cosplayu, ponieważ cosplay to jest temat rzeka. Ja na dobrą sprawę jestem cosplayowym świeżakiem w jakimś stopniu, ponieważ ja byłam zainteresowana cosplayem, jak byłam nastolatką, zrobiłam 3 stroje, a potem stwierdziłam, że trochę się boję, że trochę tutaj niespecjalnie mi się podobało, jakieś na konwencie miałam niemiłe doświadczenie i całkowicie gdzieś schowałam to w zakamarki mojego umysłu. I tutaj nadchodzi ta możliwość, że połączyłam z innym medium, bo dokładnie przez Kairi zostałam wciągnięta ponownie do tego świata, przez to, że Kairi stwierdziła, musicale, cosplay, to ma sens, zróbmy to. I wtedy stworzyłam swój pierwszy cosplay po tej długiej przerwie. Był to cosplay matki Erena z Shingeki no Kyojin z Attack on Titan. I następnym musicalem, nad którym mogłam też pracować z Kairi, było My Hero Academia, gdzie dosłownie miałam dalej tą obawę, że nie do końca jestem jeszcze gotowa się pokazać, czy mogę mieć maskę. I stąd się wzięła geneza tego, że grałam Tokoyamiego, tym bardziej, że czułam się komfortowo w tym, że znałam na tyle dobrze scenę, że mogłam się poruszać, nie do końca widząc, nie do końca słysząc. Znaczy, to są też chyba dwa zupełnie różne światy, nie? Samo zrobienie cosplayu, pojawienie się na konwencie, spotkanie się z znajomymi i ustawienie do zdjęcia, a wyjście na scenę i performance przed ludźmi, to musi być wielka trauma. A właśnie tutaj wracamy do tego tematu, że cosplay jest dla Ciebie tym, czego Ty akurat szukasz. No to teraz powiem tak, moja mała oda do cosplayerów, bo uważam, że ludzie doceniają cosplay, ale nie zawsze na co dzień myślimy, przynajmniej nie na co dzień myślimy, z czym to się realnie wiąże. Powiem tak, ja ogromnym szacunkiem darzę cosplayerów, cosplayerki oczywiście, ze względu na to, że
gdyby nie oni, to wszelkiego rodzaju eventy byłyby niesamowicie nudniejsze. I kolejna sprawa, autentycznie uważam, że cosplayerzy wprowadzają ten element fantastyczny, przyciągają postacie ze świata, powiedzmy, no, wyimaginowanego, z medium, które nie jest dla nas dostępne, do świata rzeczywistego. Autentycznie uważam, że gdyby nie cosplayerzy, ani gry komputerowe, ani właśnie anime, manga, nawet filmy niekiedy nie miałyby... Przy czym filmy to oczywiście, no, widzimy tam aktorów, to jest zupełnie co innego, łatwiej, powiedzmy, niekiedy jest to ubrać. Ale przerzucić strój, postać ze świata animowanego do rzeczywistego, ogromny respekt i no, upiększanie świata, upiększanie wydarzeń, naprawdę, ja jestem wdzięczny. Tak jak wspominałeś o tych oparzeniach, no to zawsze jest ten element wysiłku włożonego w cosplay, że jeżeli faktycznie chcesz być blisko i nawet jeżeli kupujesz, jak na przykład mam mundurek w tej chwili kupny, mimo wszystko musiałam włożyć część jakiejś swojej pracy, szczególnie mówiąc o perukach, które no są bardzo ważnym elementem. Na dobrą sprawę źle ułożona peruka może zniszczyć cały strój, mimo że bardzo dobrze wygląda to wszystko poniżej głowy. No szczególnie jeżeli masz szwadron dzieciaków w tych samych mundurkach, w tych samych strojach i ta twarz, te włosy muszą jednoznacznie pokazywać, co to jest za postać. Musi być dokładne skojarzenie. My Hero Academia też daje tą wolność, że bardzo często ludzie tworzą wersje casualowe, czyli wersje, że nie do końca są w tym mundurku, którym są kojarzeni, tylko w strojach codziennych, ale z racji, że mają dokładnie te peruki i makijaż, który sugeruje daną postać, to od razu jest skojarzenie, okej, okay, to jest dokładnie ta postać, to jest Deku, to jest Ureraka. I to jest też coś, co przychodzi z doświadczeniem. Cosplay w dużej mierze, jeżeli jest taka możliwość, jest na zasadzie czeladnictwa. Że najlepiej nauczyć się od kogoś. Ktoś po prostu wciąga do tego świata. No ty zostałaś wciągnięta, tak, że tak powiem, z grubej rury, a więc nie będę za bardzo pytał jakieś takie raczkowanie i wchodzenie powoli w ten świat, ale jak wygląda w praktyce na przykład zgadywanie się na sesję zdjęciową, grupową? No to właśnie są dwie metody na dobrą sprawę. Albo mamy ten networking i mamy czeladnictwo, że u kogoś, z kimś już robiliśmy cosplay, i w tym momencie możemy się w dwójkę zgadać, szczególnie, że wiemy, że dana osoba posiada strój i to jest ta wersja easy, ponieważ znamy się, wiemy jak współpracujemy, wiemy co razem chcemy osiągnąć. Natomiast jest też taka wersja, że robi się otwarte zaproszenie. I to można puścić czy na Instastory, czy można puścić na którejś grupie facebookowej. I w tym momencie mówimy, robimy cosplay z tej serii, potrzebujemy tej i tej postaci. Dobra, teraz skradnę Ci robotę. Dużo jest cosplayerów w Polsce? W sensie takich nawet casualowych. Oj tak. Cosplay jest popularny w Polsce, serio? Tak, robi się popularny. Z roku na rok coraz więcej osób. Powiem Ci więcej, lockdown trochę nam zaowocował w nowych cosplayerach, ponieważ... Trzeba było coś robić. No. Dokładnie, trzeba było coś robić i z racji, że w tej chwili coraz więcej tworzy się tutoriali na YouTubie, gdzie ktoś faktycznie wytłumaczy, co należy zrobić od początku i nie trzeba konkretnie tej osoby, oczywiście byłoby łatwiej, gdyby ktoś pokazał na miejscu, ale nie trzeba tego elementu, bo coraz więcej jest materiałów dostępnych, jak zacząć faktycznie, jak stworzyć makijaż, jak ułożyć perukę. Z racji, że był lockdown, bardzo wiele osób stwierdziło, okej, spróbuję, zrobię pierwszy cosplay. I co też zauważyłam, też TikTok się w dużej mierze przyczynił, że mamy w tej chwili rzeszę młodych cosplayerów, którzy robią się coraz bardziej doświadczeni, ponieważ nie ma szans. To, jak dobrze Ci wychodzi strój, przychodzi z doświadczeniem. Na początku zrobisz kiepski, potem zrobisz odrobinę lepszy, potem jeszcze zrobisz jakieś ulepszenie. I w ten sposób się uczysz. Nie ma drogi na skróty. Nie, oczywiście. Ja akurat powiem, że 2 lata temu, jak słyszałem TikTok, skręcało mnie, ale doceniłem TikToka z jednego bardzo ważnego powodu. Zauważyłem, że TikTok jest idealnym medium, na którym z jakiegoś powodu bardzo popularny jest w Polsce. Znaczy bardzo popularny, dużo osób w tym partycypuje, żeby tworzyć jakieś treści na temat anime, jakieś ciekawostki właśnie, jakieś cosplaye. Zdziwiło mnie to, szczerze mówiąc. Od tamtego czasu naprawdę ogromny respekt. Ale też a propos tworzenia tych rzeczy, ja pamiętam, kojarzycie, że jak się jest dzieciakiem, to niekiedy ma się jakieś takie głupie, nierealne pomysły. No tak. Grałaś w LoL'a może kiedyś? Oczywiście. Trash. Jak zobaczyłem cosplayerów, stwierdziłem, będę cosplayerem. Zrobię cosplay Trasha. Świetny pomysł, jako ale to była taka zachcianka, wiecie, coś na zasadzie dzieciak wchodzi do sklepu, coś chce. Ja już tak, dobra, muszę piankę kupić. Pojechałem do jakiegoś sklepu, chyba jakaś księgarnia, kupiłem sobie jakieś, to nie była pianka nawet do robienia cosplayu, tylko to była po prostu, tam była napisana ta pianka i jakaś nazwa popularnej pianki.
I takie, wiecie, dwa plastry, pianki sobie kupiłem. Taki, jest, mam piankę, zrobię cosplay. To było jakieś 6 lat temu. Przyjechałem do domu, zacząłem coś tam z tym wycinać, coś ten. No i doszło do mnie, że to chyba nie jest wystarczająco dużo materiału, żeby coś z tego mam zrobić. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zrobili pewnego rodzaju nowy design tej postaci na potrzeby Wild Rifta i teraz będzie łatwiejsze. Nie uznaję. Ale żeby było mi łatwiej, nie wiem, ostatnio jak rozpiniałem cosplay, to autentycznie właśnie tak patrzę My Hero Academia i myślę sobie, Fatgum wygląda jak coś dla mnie. No to jest... Do it. To jest opcja. Zrób to. Dobra. To się dogadamy jeszcze. To się jeszcze dogadamy. No, to mamy temat. To jest do zrobienia. Dobrze. Nie, natomiast... Don't leave me hanging. Tak. Dobra. Natomiast też kontynuując twoją myśl, to widać. To widać, 2 lata mieliśmy przerwy od konwentów i jak tylko to wróciło, ja myślałem, że ja znam swoją demografię, bo oprócz też Pyrkonu konwenty mangowe, nie. To przerosło wszystkie moje najśmielsze oczekiwania. Wiedziałem, że głównie to już nie jest Facebook, tylko Instagram, ale czego ja się nie spodziewałem, to jaki procent, szczególnie na mangowych konwentach, to będą cosplayerzy. To się nie dzieje, to jest o wiele więcej niż było wcześniej. Pyrkonowy targ letni teraz jak mieliśmy, to było tego trochę bardziej pół na pół, bo raz, że w stronę fantazy, dwa, że też jakby rodziny z dziećmi, to też wiadomo, że rodzice nie zawsze będą cosplayować, ale niektórzy cosplayowali. Był nawet wózek, który był cosplayem. Natomiast widać to, że to się zwiększa, że jakby ludzie chcą tu partycypować aktywnie, chcą być częścią tego. No i też jest, to mówię, no świetna zahaczka właśnie do raz, że poznania nowych ludzi, że o, kto też będzie miał cosplay z takiej serii jak ja, albo okazja, że o, to słuchajcie, to na Pyrkon pierwszego dnia robimy cosplay z tej serii, drugiego z tej, trzeciego z tej, o tej godzinie taki meetup. Albo, no, bo jak nie było konwentów, nie było można robić takich imprez, no to ludzie też się umawiali na takie sesje, a tutaj gdzieś w parku, a to gdzieś tam, na mniejszą skalę. A teraz nagle wszyscy ruszyli, że można wreszcie się spotkać i no jest na to lockdown, popyt. Lockdown jeszcze spowodował to, że z racji, że nie było konwentów i cosplayerzy też nie mieli tego ujścia, że faktycznie wychodzą do ludzi i mają jak pokazać, to też zaczęły się popularyzować inne formy przedstawiania cosplayu, dlatego też okazało się, że to może być narzędzie do bardzo różnych form artystycznych. Ponieważ nie pójdziesz do ludzi, okej, ale samodzielnie albo w małej grupie też możesz coś stworzyć. I w tej chwili wysypało bardzo dużo takich tworów. Dzięki temu też mi się udało z moją grupą znajomych utworzyć taki, powiedzmy, większy klip muzyczny, dokładnie z My Hero Academia. I było to konsekwencją, że jakby nie patrzeć, nie mieliśmy co robić. Dobrze. Była możliwość, nie szykowaliśmy się na konwent, nie mieliśmy konkretnych planów, więc tą całą energię się przelało w inne media, które mam wrażenie, że nawet po lockdownie, jak można już wyjść do ludzi, też będą się rozwijały. Mhm. Oby. Myślę, że tak. Raczej można na to liczyć. No jakby ostatnim naszym pytaniem do przedyskutowania jest kwestia superbohaterów w wersji zachodniej w Japonii, bo Hero Academia jest takim przepięknym, sztandarowym przykładem takiej topowo sprzedającej się serii, ale to nie jest przypadek jedyny, tak? Mieliśmy jakieś mniej czy bardziej oczywiste nawiązania do kultury zachodu, mniej popularnym tytułem, nadal bardzo popularnym na zachodzie jest na przykład One Punch Man. I powstaje pytanie, czy takie tytuły będą kolejne powstawać w stylu zachodnim, czy raczej nie? Tylko One Punch Man jest o tyle specyficzny, że to jest w sumie parodia. Oni weszli od pierwszych kroków na dobrą sprawę, oni parodiowali te wszystkie... Shoneny, cały ten trade superbohaterstwa, walczenia ze złem. Dosłownie jest takie uczucie, że zaraz będzie scena, którą kojarzę na przykład z Avengersów i One Punch Man w tym momencie robi nam takie 180 stopni, haha! No, spodziewałeś cię mam, się. Nie, mam cię. A więc zagramy na tym właśnie tropie, którego oczekujesz. A więc to jest taka relacja, że faktycznie jest punkt zaczepienia, wyraźnie widać inspirację, ale oni świadomie chcą przekombinować tą relację, to tak, tak, to jest. One Punch Man jest bardzo świadomy, szczególnie też, że całe to społeczeństwo bohaterskie w One Punch Manie jest przedstawione w sumie od takiej strony dość negatywnej. Jest bardzo polityczne. Jest polityczne i jednocześnie takie zawodowe stricte, że tam ta walka o pozycję w tym rankingu bohaterów. A to jest bardziej azjatyckie. Właśnie, Boku no Hero to też jest obecne oczywiście, tak. Tylko że to jest tłem dla wydarzeń. Tak, tak, i to się też gdzieś tam wydarza, można sobie zauważyć w tej chwili.
jak doszła postać Hawksa, to jesteśmy w tej chwili też bardziej zaangażowani, jaki jest w ogóle ten ranking i pojawia się powoli polityka, podczas gdy w One Punch Manie dostaliśmy tą polityką od razu w twarz. Tak. Właściwie... Absolutnie. I w One Punch Manie to jest kwestia taka, że tak naprawdę ten ranking toczy się tylko chciwością, a w wypadku My Hero Academia, tam ma jednak taki bardziej background, że numer jeden jest tym znakiem dla wszystkich bohaterów. Znaczy, że All Might był tym symbolem bohaterstwa i tak naprawdę każdy, kto po nim się pojawi, musi poniekąd sprostać temu wyzwaniu. Tak. Kolejna rzecz jest tutaj też taka, że ten motyw rankingowego postrzegania społeczeństwa jest niesłychanie, jeszcze bardziej niż na Zachodzie, tak? To jest do absurdu podniesione. To jest typowy element kultury azjatyckiej. Bo my to widzimy nie tylko w anime, a wiele to jest, że rankingi, która klasa i tak dalej. Ale to widać nie tylko w japońskiej kulturze, ale też na przykład, ty czytasz Solo Leveling, prawda? Tak. I tam jest po prostu absolutnym korem na początku fabuły, jest to pięcie się po tych rankingach, że tam od E do I, potem S i tak dalej. Bo to jest element, który bardzo mocno uderza do wszystkich, szczególnie młodych Azjatów, którzy mają takie wielkie ciśnienie na naukę, takie wielkie ciśnienie na pozycję w szkole. I to jest dla nich elementem, do którego wszyscy się mogą odnieść, bo oni są bardzo mocno gnębieni przez rodziców, przez społeczeństwo, przez nauczycieli, żeby w tych rankingach się piąć, żeby tam się znaleźć, bo jak nie będą w topce, to nie będą mieli dobrej kariery i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten taki jakby element dla nas obcy, który w tym się znajduje, który dla Azjatów jest tą ich codziennością, tą taką typową. A pytanie o łatwą wam zadałem, no bo widać, że tego zachodu w tych takich mainstreamowych, najbardziej popularnych japońskich seriach jest może nie powiem, że coraz więcej, ale na pewno więcej niż wcześniej, tak? Oczywiście. Bo wcześniej mieliśmy jakieś zawsze bardzo typowo azjatyckie tytuły, jak właśnie ten Naruto, Bleach, wcześniej Dragon Ball, a teraz nagle drugim takim tasiemcowym shonenem popularnym jest na przykład Black Clover, który jest wprost w stylu zachodniego fantasy. Pojawia się Chainsaw Man, który teraz moim zdaniem, też jak to wyjdzie z tego anime, to będzie na zachodzie, to będzie znowu topowa popularność. No już niedługo. I to co prawda nie jest w 100% zachodnie w swojej estetyce, ale jak sobie zobaczymy na te kadry tej mangi, to jest kinematografia zachodnia, jakby wypisz, wymaluj, tutaj widać to kino po prostu na tym. No i to jest pytanie, czy tego zachodu będzie coraz więcej, czy może, argument na nie, no z drugiej strony mamy przytłaczającą, przygniatającą popularność Kimetsu no Yaiba czy Jujutsu Kaisen, czyli takiego typowego folkloru japońskiego. Więc jak uważacie, tego zachodu będzie w japońskiej mandze coraz więcej, czy może jednak niekoniecznie? Ja mam przygotowany w sumie monolog na ten temat, więc pytanie, czy już teraz, tak? Zacznij uzupełnić. Okay. Bierzej się w trynie. Jak w ogóle, jak ja uważam, że i teraz szczerze możecie strzelać, ja jestem na to gotowy, nie tylko wy nawet, ale ludzie, którzy będą to potem oglądali. Uważam, że anime i całe medium, które dookoła tego się buduje, jest znacznie lepszym medium pod kątem zróżnicowania i dywersyfikacji tematu, jak i wątków głównych, niż klasyczna kinematografia, jaką znamy. Ze względu na możliwości, które daje animacja. Kiedy chcemy zrobić super efekt specjalny w filmie, powiedzmy Avengersach, potrzebujemy super CGI, potrzebujemy dużych nakładów pieniężnych i oczywiście w wypadku animacji one też są potrzebne, ale nie oszukujmy się, te koszta są mniejsze. I ze względu na to, że wszystko możesz narysować, nie potrzebujesz pomocy komputera. Oczywiście jest ona używana, ale nie potrzebujesz tej pomocy. Jeżeli chcesz stworzyć statek kosmiczny, w wypadku Star Warsów, albo CGI, albo makieta. I to widać. W wypadku anime to wszystko jest spójne. Nie masz tego odczucia, że element zawarty w anime jest wydarty z tego świata przedstawionego, chyba że mówimy o słabym 3D, który jest niekiedy wkładany do anime. Oczywiście to ma miejsce. Ja to rozumiem. Kwestia pieniędzy. Ja to rozumiem, ale na przykład dostajemy fenomenalne walki, jak już mówiliśmy wcześniej w wypadku My Hero Academia. Do czego dążę? Uważam, że w anime jest miejsce dla obydwu tych, powiedzmy, chciałoby się powiedzieć, przeciwnych sobie poniekąd wątków, rodzajów, tak? Uważam, że anime jest bardzo obszerne przede wszystkim. I nie trzeba się ograniczać do tego, że albo będzie więcej, jakby nie uważam, żeby istniał istniała tendencja na zasadzie, że będzie musiało powstawać więcej anime, które bazują na zachodnich, czy na wschodnich mitach, powiedzmy, nie wiem jak to określić, na kulturze, cechach, na kulturze, tak. O dokładnie, na kulturze. Oczywiście, no, jeżeli lepiej będą się sprzedawać anime typu My Hero Academia, no to dobrze wiemy, że będą chcieli ekranizować więcej anime typu My Hero Academia. Mhm. Ale na przykład, nie wiem, mówimy tak, zachód, wschód, jakiś czas temu wyszło anime Vinland Saga. Ludzie byli zachwyceni. Fenomenalna adaptacja. A to i tak był dopiero początek. To był wstęp wstępu na dobrą sprawę. Ludzie się zadowolili. Tak zauważmy, że wchodzimy w tym momencie w zupełnie nową erę anime.
anime krótkie, wychodzące jednak w tych 12-odcinkowych odstępach. No tak. Tak jak Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, chociaż sorry, tam było więcej. Nie no, może inaczej, jest ważniejsza rzecz. Oprócz tasiemców typu Hero Academia, Black Clover, czy no Jujutsu Kaisen, który nadal trwa, przede wszystkim sukcesem i innowacją ostatniej dekady jest to, że te magazyny od mang pozwalają się tym mangom kończyć. Że Jajbie, zamiast ją po prostu drukować pieniądze rok za rokiem, tak, pozwolono tej fabule mieć swój epicki, konkretny koniec. Nikt się nie spodziewał, koniec, że Demon Slayer się zakończy, a zakończyli się w pięknym szybko momencie. Tak, i tak, to jest... dokładnie, dajmy się pięknie. Żeby tak się dali Bleachowi zakończyć. No, także... Ale do czego, bo o co chodzi? Kiedyś, przede wszystkim, obecnie z sezonu na sezon, dla osób, które... Bo mogą być tutaj takie osoby niezaznajomione. Anime wychodzi co kwartał. Co kwartał pojawia się nowy sezon anime, ale nie, że na przykład co kwartał pojawia się nowy sezon My Hero Academia, ale po prostu rok mamy podzielone na 4 okresy, w którym wychodzą nowe tytuły. Mhm. Obecnie tych tytułów wychodzi więcej niż kiedykolwiek oczywiście wcześniej. Oczywiście, że tak. Tak, po 20-30. No to w tym, na kwartał. No. No powiem Ci, że nawet do autentycznie. Albo do 40. Do 40. Bo jak liczysz 5-minutówki, to też takie, co oglądasz oczywiście na telefonie, w metrze, to tak. I to jest to. Wśród tego nie wszystko będzie pięknym dziełem, które będziemy chcieli wspominać. Nie bo wszystko teraz... tak się wybije jak My Hero Academia, natomiast dokładnie tyle i tak wychodzi i faktycznie jedno z nich może być tym złotym strzałem. Czy akurat dokładnie to będzie miało inspiracje z amerykańskie, czy tradycyjne japońskie, to wszystko zależy w tej chwili od tego, kto chce to oglądać. I no koniec końców, anime wychodzi więcej niż kiedykolwiek, jakość wzrasta znacznie, mamy coraz więcej studiów, które mają wykwalifikowanych pieniądze oczywiście, sponsorzy to swoją drogą, ale mają wykwalifikowanych rysowników, animatorów, ludzi, którzy się po prostu na tym znają, tak, dobrych anime, dobrych tytułów będzie wychodziło po prostu coraz więcej. Jest jeszcze jeden efekt, na który trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to już nie jest tak, że jesteśmy zdani na to, co się sprzeda w Japonii. To jest bardzo ważna rzecz, bo... coraz częściej w komitetach produkcyjnych od anime zasiadają przedstawiciele zagranicznych serwisów streamingowych, którzy wpływają na to, co jest adaptowane, w jaki sposób. I bardzo często dana adaptacja jest, okej, no po części się sprzeda w Japonii, ale głównie jest skierowana na to, że to się sprzeda na Zachodzie, tak? W ten sposób została podjęta na przykład decyzja co do Tarczownika. Nie, żebym polecał, nie polecam, ale jakby... ale powstał... hejter, co jest? Mówimy o Shield Hero. Tak. No to po nagraniu się bijemy, ale kontynuuj. Dobrze. Natomiast ja jakby też oglądałem, tak? Tylko po prostu nie powiem, że na przykład to polecam powyżej no, lepszych rzeczy, nie? Natomiast koniec końców, tak na przykład już jesteśmy w sytuacji, w której konkretnie jakby studia i komitety produkcyjne mówią, wydawnictwa, ten tytuł jest finansowany przez taką a taką firmę z Zachodu, Crunchyroll czy Netflix i nie nie mówimy oczywiście o rzeczach typu Netflix Originals, tak? Ale tak. Ten tytuł został sfinansowany przez taki a taki komitet i w sumie robimy to dlatego, że to się sprzeda na Zachodzie. Tak samo Chiny, tak? Chiny są gigantycznym rynkiem, bardzo olbrzymim i tam też się tego mnóstwo sprzedaje, tak? Odpowiednik YouTube'a naszego w Chinach się nazywa Bilibili, od tak, Biribiri tak z Railgana, tak? Czyli to jest od postaci z anime, nazywa się ich YouTube. I naprawdę bardzo ważną w tym momencie częścią tej decyzji, co ekranizować, co robić, jest to, czy to się sprzeda w tym momencie na Zachodzie czy w Chinach, więc to już nie jest tylko to, że dużo rzeczy powstaje, to może coś powstanie, co będzie zachodnie, ale to jest też to, że powstają rzeczy, które są skierowane też do właśnie odbiorcy zachodniego. No, to jaki z tego wniosek? Super, coraz więcej anime, coraz więcej adaptacji, możemy się cieszyć, brawo. Tylko czasu nie ma. To prawda, to prawda. Ja muszę sezon 5 obejrzeć, ale nie mam czasu, a chcę po japońsku. Ale na z mangą jesteś na bieżąco. Tak, tak, tak. To jest też w ogóle kolejnym rewelacyjnym krokiem, jeżeli chodzi o dostępność mangi na oficjalnie, legalnie. Nie wiem, czy wiecie, nasi drodzy widzowie, że wydawnictwo właśnie od Hero Academy udostępnia wszystkie rozdziały tej mangi online za darmo w serwisie Manga Plus. Wszystkie, które wychodzą. Później po trzech tygodniach stają się one z powrotem niedostępne i trzeba oczywiście sobie tomik kupić. Natomiast można być na bieżąco i zupełnie legalnie czytając te mangi właśnie online. Także biorą już pod uwagę, że to jest kwestia też dostępności. Czy znajdziemy dane tytuły w naszej księgarni, czy znajdziemy te tytuły w naszym serwisie streamingowym.
Także to tutaj mamy ogromną drogę do przejścia, w sensie to jest temat rzeka, dostępność. Ale jest dobrze, w sensie idą do przodu, tak? Naprawdę to są jakby, to jest naprawdę, biorąc pod uwagę, co było kiedyś, to jesteśmy naprawdę do przodu z tym wszystkim i idzie to całkiem spoko, także tak samo Crunchyroll, to nie obejrzymy najnowszego odcinka, ale wszystkie stare z kolei jesteśmy w stanie obejrzeć za darmo, także ta przystępność, uczestnictwo w tym fandomie, a potem jeżeli chcesz, to możesz stać się klientem, konsumentem, jest całkiem fajnym trendem, który myślę będzie się też rozwijał do przodu. Dobrze. To myślę, że myślę, że dla nas jako dla fanów to jest myślę świetna wiadomość. Także myślę, że na tym możemy naszą dyskusję zakończyć. Chyba że chcecie jeszcze jakieś ostatnie słowo powiedzieć. Ludzie z jakiegoś powodu hejtują starego Todorokiego. Ja gościa lubię. Mógłbyś go cosplayować. Totalnie. Ja w sensie, ja uważam, że oczywiście błędy zostały popełnione, ale gość zasługuje na drugą szansę. Jaką masz relację ze swoim ojcem? Ale co ty w ogóle w tym momencie insynuujesz? O co? Dobrze. Także ten, czas na herbatkę. To jest dobre zakończenie. Tak. A myślałem, że o superbohaterów albo o fandom się pokłócimy, a tu patrz. Także owszem, dobrze, że nie zaczynam rozmawiać o swoich ulubionych shipach. Także. Ucinamy. Koniec. Także dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję Sylwan, dziękuję Cele. Ja byłem Pyro. I do zobaczenia. Dziękujemy, bye.